Caminando por Tegucigalpa en la noche de la Navidad, voy pensando en las cosas bonitas de mi cuna tropical. En lo alto del verde picacho, a los reyes guiando una estrella, la amistad de mi pueblo catracho es sincera de verdad. Y adornada de luces sus calles, por doquier alegría se ve. Nacimientos pequeños y grandes, acunando al niñito Jesús. En los barrios se escuchan canciones y campanas en la catedral, y los niños en sus oraciones sus regalos pedirán. La 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 la. Y adornadas de luces sus calles, por doquier alegría se ve. Nacimientos pequeños y grandes, acunando al niñito Jesús. En los barrios se escuchan canciones y campanas en la catedral, y los niños en sus oraciones sus regalos pedirán. La 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 la. Okay. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maria. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię czyniem. Dlatego też święty, który się narodzi, będzie nazwany Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maria: oto ja, służebnica pańska, nie mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo pańskie. Chwała tobie, Chryste. Ebenezer Scrooge jest starym, skąpym, bogatym człowiekiem. Jest wieczór wigilijny i, jak wiadomo,
wieczór, w którym wszystko może się zdarzyć. Ebenezer Scrooge będzie miał w ten niezwykły wieczór niezwykłych gości, którzy zmienią jego życie. Wesołych świąt, wuju! Czy zechciałbyś zjeść z nami wigilijną kolację? Gwiazdka? Nienawidzę gwiazdki i nie mam zamiaru nigdzie pójść. Zbieramy pieniądze na biedne dzieci, które nie mają domu i nie mają co jeść. Czy da nam pan trochę pieniędzy? Nie, nie mam żadnych pieniędzy. Odejdźcie. Czyż nie ma dla nich więzień? Jutro gwiazdka. Czy mogę dostać dzień wolny? Chciałbym go spędzić z moją rodziną. Dobrze, ale bądź tutaj wcześniej następnego dnia. Dziękuję bardzo. Kim jesteś? Za życia byłem Jakubem Marleyem, twoim wspólnikiem. Noszę te łańcuchy i już nigdy nie zaznam spokoju, ponieważ kiedy żyłem, myślałem tylko o pieniądzach. Jestem tu, aby ci pomóc. Możesz uniknąć mego losu. Dziś w nocy odwiedzą cię trzy duchy. Jestem duchem Bożego Narodzenia z twojej przeszłości. Chodź, pokażę ci coś. Czy ty to pamiętasz? Wszystkie dzieci wyjechały na święta. Zostałeś całkiem sam. Cóż to za młodzi ludzie trzymający się za ręce? Pamiętasz? To twoja narzeczona. Nie poślubiłeś jej, bo nie miała pieniędzy. Wystarczy! Nie pokazuj mi nic więcej. Jestem duchem obecnego Bożego Narodzenia. Chodź, pokażę ci coś ciekawego. To dom Boba Cratchita. W domu jest zimno, a Bob z rodziną siedzą przy bardzo małym świątecznym budynku. Widzisz? Na krześle siedzi mały chłopiec owinięty kocem. Co jest małemu Timowi? Jest bardzo słaby, bo jest chory. W Londynie jest wiele dzieci kulących się z zimna i umierających z głodu. Czy możemy zrobić coś dla tych dzieci? Czyż nie ma dla nich więzień?
Czy wiesz, że Scrooge umarł? Tak, ale nikt po nim nie płacze. On nigdy nie zrobił nic dla nikogo. Tak, usłyszysz tych ludzi, ich radość. Cieszą się, że umarłeś. Nikt po tobie nie płacze, bo nie zrobiłeś w życiu niczego dobrego. Spójrzcie się w drugą stronę. To rodzina Boba Cratchita. Gdzie jest mały Tim? On nie żyje. Jaki jest dzisiaj dzień? Boże Narodzenie, proszę pana. Weź te pieniądze i kup dużego indyka. Potem zanieś go do rodziny Boba Cratchita. Dobrze, proszę pana. Wesołych świąt! Wesołych świąt, wesołych świąt. Wesołych świąt, siostrzeńcze. Wesołych świąt. Przyjdę do ciebie i zjem z twoją rodziną świąteczny obiad z przyjemnością. Będzie nam bardzo przyjemnie. Spóźniłeś się. Bardzo mi przykro. W takim przypadku obawiam się, że powinienem cię zwolnić. Ale dziś jest Boże Narodzenie. Więc postanowiłem, że podniosę ci pensję. Wesołych świąt, Bob. Dziękuję bardzo. Wesołych świąt. Od tego dnia Scrooge stał się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Dawał pieniądze potrzebującym, pomógł rodzinie Boba Cratchita, mały Tim wyzdrowiał, a ludzie mówili o Scrooge'u, że ten człowiek naprawdę wie, jak obchodzić Boże Narodzenie. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja Panna Dzieciątko piastuje, i Józef Święty, i Józef Święty ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają.